Cześć, dzisiaj nadeszła pora, żeby poopowiadać Wam o książce, którą już jakiś czas temu pokazywałam na moim kanale i myślę, że przynajmniej część z Was była nią zainteresowana. Zresztą spójrzcie, czy ten tutaj uroczy, mruczący, puszysty kotek z okładki nie zachęca Was do jej przeczytania? Zachęca. I to może być problem. To może być problem dlatego, że historia kotów Madeline Swann ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z tego miejsca chciałabym Wam przedstawić, przybliżyć, czego możecie spodziewać się po tej książce i być może wtedy łatwiej będzie Wam zdecydować, czy jesteście nią zainteresowani, czy raczej poczekacie na coś innego. Ikona popkultury. Najpopularniejszy bohater internetu. Obiekt zbiorowej histerii. Kot. Teraz możesz poznać jego historię. Od czasów boskiego kultu w starożytnym Egipcie, przez stosy średniowiecza i nowożytności, aż po powrót w chwale na współczesne salony. Koty były zwiastunami nieszczęścia i pupilami czarownic, zbawcami rolników i gospodarstw domowych. Z czarnych wyrabiano lek na ślepotę. Jeden został nawet oficjalnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jedni je kochają, inni ich nienawidzą. Koty mają to gdzieś. Przede wszystkim chciałabym zwrócić Waszą uwagę na tytuł Historia kotów. Dostając do rąk książkę o właśnie takim tytule, czytelnik myśli, że otrzymuje kompleksową, panoramiczną publikację na temat właśnie historii kociej rasy. Poniekąd jest to prawda, ale nie do końca. Rzeczywiście Madeline Swann opisuje nam tutaj historię kotów od starożytności aż do współczesności, jednak robi to dość pobieżnie. Zresztą spójrzcie, ta książka nie jest gruba, ma niecałe 300 stron, więc na każdy z rozdziałów przypada ich około 20, a to za mało, żebyśmy mogli mówić o takiej typowej historii kotów, więc jeżeli tego oczekujecie od tej książki, to niestety możecie być rozczarowani. Jednak z drugiej strony, jeżeli przeczytacie opis tyłu okładki, od razu będziecie wiedzieli, że macie do czynienia z pozycją nastawioną przede wszystkim na ciekawostki, no naprawdę interesujące ciekawostki, które czytamy jednym tchem, więc jeżeli szukacie czegoś lekkiego na przyjemny wieczór czy popołudnie, to myślę, że może Was ta książka zainteresować. Historię kotów przeczytałam w jeden wieczór i z całą pewnością nie żałuję, bo była to naprawdę ciekawa lektura. Autorka opisuje tutaj koty znanych pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, ogólnie ludzi sztuki, a także wspomina o kotach z literatury, z baśni, bajek, dramatów czy powieści. Może nie jest to typowa historia kotów, tak jak powiedziałam wcześniej, ale na pewno znajdziecie w niej ciekawe rzeczy, zresztą pozwólcie, że przytoczę Wam tytuły kilku rozdziałów, na przykład koty w starożytnej historii, mitach i religii, kocie bóstwa starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, koty Szekspira, Tudorów i Stuartów, koty w literaturze i sztuce romantyzmu, praca, dostatek i dekadencja, koty w epoce nowoczesności. Więc jak widzicie, tytuły rozdziałów są naprawdę zachęcające. Sama historia kotów stanowi świetny punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań kotów właśnie w literaturze i sztuce, dlatego ja zamierzam zabrać się za przeglądnięcie tragedii Williama Szekspira oraz jego komedii. Żałuję, że podczas recenzowania tej książki nie mógł usiąść obok mnie mój kot Bonuś, ale wiecie, nikt nie żyje wiecznie. W każdym razie przypuszczam, że jakoś go do tego filmiku przemycę, czyli obok pojawi się jego zdjęcie. O właśnie, chciałam się z Wami żegnać, ale przypomniałam sobie o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Otóż szkoda mi, że autorka poruszała się głównie w obszarze literatury i sztuki angielskiej, amerykańskiej, włoskiej i francuskiej, ale może już nie narzekajmy, bo wyjdzie na to, że Historia kotów to książka słaba, a nie chciałabym, żebyście tak pomyśleli. To naprawdę wciągająca lektura, świetna na popołudnie czy wieczór, na odstresowanie się, pisana z przesympatycznym językiem, takim lekkim i przyjemnym, ale tak jak powiedziałam, nie jest to typowa historia kotów, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to odradzam. Ale podsumowując, w 10-stopniowej skali dałabym jej mocną 6. Ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania Historii kotów, bo uważam, że to jest naprawdę ciekawa książka, taka przyjemna, bardzo sympatyczna, szczególnie dla miłośników kotów. Zachęcam Was do zaglądania na mój kanał, do zostania ze mną na dłużej i do zobaczenia już wkrótce.